Witajcie z widzowie, jestem Michał von Kleine, a teraz siedzę sobie w swoim Arch Linuxie i pokażę Wam, w jaki sposób przyspieszyć jego aktualizację. Odpalamy sobie normalnie zazwyczaj terminal, chcąc go zaktualizować. Włączymy sobie aktualizację. Wpisujemy hasło administratora po prostu. No i zobaczcie na te prędkości. To są jakieś naprawdę marne prędkości. Zobaczcie, z jaką prędkością odczytuje nam źródła. 200 kB na sekundę, to jest praktycznie nic. Mój internet, zaraz Wam pokażę na speed teście, jak działa. Jest to naprawdę ułamek tego, co mój internet jest w stanie zaoferować systemowi. Zatem przejdziemy do speed test net. Nie ma flasha, więc próbujemy w becie. No zobaczcie, 25, 26, 7. Takie transfery mam na porządku dziennym z załączonym limitowaniem, więc coś tutaj jest naprawdę nie halo. I teraz zobaczcie, jak leci upload. 4, 5 na sekundę. Dobrze, zatem co zrobić, żeby przyspieszyć tą aktualizację pakietów? Tak naprawdę musimy mu podać, cały yard, tak samo jak i zresztą Pacman, polegają na tym, że jest taki plik, który Wam zaraz pokażę. Włączymy sobie nową kartę, to jest Ctrl-Shift-T. I edytujemy sobie plik, no najlepiej przez sudo, etc, Pacman, the mirror list. Muszę sobie hasło ponownie wprowadzić, ponieważ zostało wpisane niepoprawnie. No i zobaczcie, tutaj mamy wygenerowaną 3 marca listę serwerów. To jest stokowa lista serwerów, która jest wygenerowana przez jakieś tam serwery Arch Linuxa, niekoniecznie moje prywatne. I w jaki sposób teraz mamy mu powiedzieć, żeby korzystał z tych serwerów, które są dla niego najszybsze, a nie dla jakiegoś tam maintainera Arch Linuxa. Wpisujemy sobie w Chroma reflektor. I to jest taki oto programik. Najpierw musimy zainstalować pakiet o nazwie reflektor, czyli sudo pacman, a tamtego yard, to sobie możemy anulować przez Ctrl-C. Kreska S, reflektor, pobieramy, pobrał się, no i teraz przełączamy się do Chroma. Ta komenda pobierze nam najnowszą, w ogóle całkowitą listę wszystkich mirrorów, jakie do Archa istnieją. Musimy ją uruchomić przez sudo, gdyż jest ta kratka. Przez Ctrl-Shift-V wklejamy do konsoli po prostu tekst. To się tam zapisało. Ta druga komenda jest trochę lepsza, ponieważ ona powie systemowi, że my szukamy tych mirrorów, które obsługują wyłącznie HTTP, czyli normalne połączenie pobierania danych, nie obsługują rsynka. Rsync to jest wyższa szkoła jazdy, tego Wam nie będę opisywał. Zajmiemy się dzisiaj tylko serwerami, które przez HTTP przesyłają dane do klientów. Ta komenda po prostu oceni 200 serwerów, które są najbardziej aktualne względem oryginalnych serwerów Arch Linuxa. Posortuje je prędkością pobierania i nadpiszę za pomocą tych serwerów nowych po prostu ten plik, który mamy ze źródłami normalne. Tylko wypadałoby mi to uruchomić przez sudo. No i jak widzicie, on tutaj sobie ocenia. Dobrze, mamy tutaj zrobione, posortowane już te wpisy. Zaraz zobaczymy, co się zmieniło.
No, posortował, pobawił się. Onet! Ja nie mogę. Onet nawet Archa seeduje. To zobaczymy, jak szybko się zaktualizuje system. Voila! Idzie 2 mega, 3 mega na sekundę. Prześlicznie. Dziękuję Wam za uwagę i życzę szybkich transferów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.